pan Morawiecki będzie debatował ze swoim byłym szefem. Bo nie zapominajmy o tym, że pan Morawiecki był doradcą pana premiera Tuska i z tego co wiem, to doradzał mu właśnie w trakcie tego, kiedy była dyskutowana kwestia podniesienia wieku emerytalnego. I witam już nie w zapowiedzi, tylko w głównej części raportu i zgodnie z naszą tradycją kampanijną pierwsza część przedstawienia naszego gościa należy do mnie, a druga część do niego, więc lista i numer na tej liście wyborczej. Pierwsza część Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe w połączeniu internetowym. Dzień dobry i o drugą część proszę. Dzień dobry. No to ja mogę tylko powiedzieć, że witam Państwa z pięknego Zakrzówka. Mówią, że to bastion PiSu na Lubelszczyźnie, a to jest bzdura, bo ja tu żadnego PiSu nie widzę. A przed chwilą, jak rozmawiałem z ludźmi na targowisku, to powiem szczerze, że pan prezes, o którym mowa była przed chwilą w programie pani redaktor Biedrzyckiej, to nie ani cztery razy tak, ani cztery razy nie, tylko cztery razy do widzenia powinien powiedzieć. A co do mnie... To tylko skromny Jakub Stefaniak, ostatni numer 30 na liście Trzeciej Drogi z Lublina. To może tyle prezentacji, panie redaktorze. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dzień dobry. Brak pluralizmu i bezstronności, promowanie kandydatów PiS, wydawanie instrukcji, jak informować o wydarzeniach opozycji. To są zarzuty wobec dyrektora lubelskiego oddziału TVP, Ryszarda Montusiewicza. Zarzuty, które znalazły się w oficjalnej skardze do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co panem kierowało? Jaka była motywacja w momencie, gdy pan ujawniał te maile? Panie redaktorze, ja myślę, że trzeba tutaj przytoczyć słowa wielkiego Polaka. Dla mnie osobiście bardzo bliskiego mojemu sercu, dlatego że ja znałem go jeszcze jak pracowałem jako dziennikarz, a teraz mogę śmiało powiedzieć z dumą, że przyjaźnię się z jego synem. Mówię o Władysławie Bartoszewskim. Władysław Bartoszewski powiedział kiedyś, warto być przyzwoitym. A ja jako były dziennikarz Telewizji Polskiej, która dzisiaj nie jest telewizją polską, to jest telewizją pisowską, obserwuję także niektórych byłych już moich kolegów, i widzę, że tam im bliżej tych wyborów, to tej przyzwoitości coraz mniej. Ale też i bunt narasta, bo panie redaktorze, ja nie znalazłem tych maili pod wycieraczką, nie przysłali mi ich z kosmosu. Te maile opinia publiczna zobaczyła tylko i wyłącznie dlatego, że część ludzi, którzy są długoletnimi pracownikami wspaniałej instytucji Telewizji Polskiej, też już serdecznie ma dosyć tego ręcznego sterowania i też serdecznie ma dosyć tego, co tam się wyprawia od 7 lat. Ale wiecie państwo, to jest bardzo istotna sprawa, bo nawet podczas tej kampanii wyborczej, podczas wielokrotnie odbywanych rozmów, w czasie wizyt na targowiskach w Lublinie, w Kraśniku, w Zakrzówku, w Puławach, gdziekolwiek, ale podejrzewam też, że w całej Polsce, jest niestety duża grupa ludzi, która ogląda tylko i wyłącznie rządową telewizję, i oni przez 7 lat dostali już taką papkę informacyjną, że niestety ci ludzie mówią pełnymi zdaniami z tego dziennika telewizyjnego. I to jest straszne. I to nie jest wina tych ludzi. Bo często bywa tak, że inne sygnały innych stacji, czy też internet nie dociera do pewnych miejsc, tam gdzie mieszkają. Winni są ci, którzy tę propagandę tworzą. Jeśli pan pyta mnie, dlaczego zdecydowałem się opublikować te maile, bo to nie jest dziennikarstwo. Uważam, że my niebezpiecznie zbliżamy się do standardów republik bananowych. I powiem więcej, mówił kiedyś dosyć niedawno o tym w podobnym tonie były minister spraw zagranicznych, pan profesor Czaputowicz z PiSu, który powiedział, cytuję, zbliżamy się niebezpiecznie do standardów białoruskich. No bo gdzie mamy ręcznie sterowane media? No właśnie w takich krajach, które są podatne, też no są pod rządami dyktatur. Więc nie ma na to zgody. Ja powiem więcej. Co ciekawe, nikt z PiSu już tego pana dyrektora nie broni. I to nie jest też tak, drodzy państwo, że to jest moja jakaś prywatna zemsta, bo ja de facto tego człowieka nawet nie znałem wcześniej. Ale jeżeli odzywają się do mnie ludzie, którzy proszą o pomoc, bo nie mogą już z nim wytrzymać, to uważam, że każdy przyzwoity człowiek zachowuje. Pan dyrektor Montusiewicz, z tego co wiem, nie przyznaje się do tego, że to są jego maile, że on się pod tym wszystkim podpisał i wydawał takie polecenia. Pan ma stuprocentową pewność, że tak było? Proszę pana, no ja rozumiem, że pan dyrektor się nie przyznaje, ale też nie zaprzecza, bo w tym oświadczeniu takim kuriozalnym, które wydał,
nie zaprzeczył i nie podważał wiarygodności tego maila. No ja mam twarde dowody i myślę, że są ludzie, którzy bardzo chętnie nawet w sądzie będą opowiadać, co tam w tym ośrodku się działo. Natomiast wie pan, nawet sam fakt to, tego, że pan dyrektor postawił mi jakieś takie kuriozalne ultimatum, kazał się przepraszać, a de facto to on powinien chyba mnie przeprosić, bo napisał bzdury na mój temat w tym oświadczeniu, ale już nie będę się z nim szarpał, bo naprawdę szkoda nerwów na tego pana. To muszę powiedzieć, że no, wiecie państwo, no to rozumie się samo przez się. Jakoś nie zagroził mi ani pozwem. Ja jestem gotowy, proszę bardzo, otwarty. Dowody twarde mam. Źródeł swoich nie zdradzam, bo dziennikarze, czy też byli dziennikarze swoich źródeł nie zgadzają, ale jeśli sąd o to poprosi, to ja bardzo chętnie o tym powiem. Natomiast sprawa zrobiła się bardzo poważna, bo to nie jest już pierwszy przypadek, gdzie członkowie Rady Programowej Polskiej Telewizji, Telewizji Lublin sygnalizują, że dochodzi do pewnych nieprawidłowości, no de facto łamania ustawy. Stąd wzięła się ta skarga, którą złożono w Krajowej Radzie właśnie na pana dyrektora. To nie ja składałem, to składali ci, którzy przez ostatnie kilka lat obserwują działania w ośrodku i też mają swoje wątpliwości. I te wątpliwości zostały w tej skardze uwzględnione. Natomiast to nie koniec drogi, bo teraz, i to jest moim zdaniem no, taki świeży temat i news, mogę państwu zdradzić, że rozmawiamy również z przedstawicielami Rady Programowej na tym, czy nie wykonać kolejnego kroku i nie wnioskować o to, żeby Ośrodkowi Lubelskiemu pod rządami pana dyrektora przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli no, w formule kontroli doraźnej, ponieważ informacje, jakie tam cały czas dochodzą po opublikowaniu tego maila, a wcześniej jeszcze nagrania z panem dyrektorem, no to zgłaszają się ludzie, którzy twierdzą, że mają informacje takie, które w mojej ocenie powinny być informacjami, którym przyjrzeć się powinna izba. Izba kontrolna, która ma odpowiednie do tego narzędzia. Ja nic nie wyrokuję, żeby zaraz nie było, że tutaj ktoś będzie mówił, że Stefaniak coś przesądza. Nie, ale jeżeli są sygnały, to warto je zbadać. Ja wiem, że Najwyższa Izba Kontroli dosyć mocno interesuje się tym, co dzieje się w Telewizji Polskiej globalnie. Nawet pewnie lada moment raport Najwyższej Izby Kontroli, który będzie mówił o tym, jak funkcjonuje ta państwowa instytucja. No więc czekamy, zobaczymy, jak potoczy się ten temat. Jedno jest pewne i tutaj zdania absolutnie nie zmienia. Ten pan dłużej dyrektorem jakiejkolwiek instytucji związanej z mediami być nie powinien. Ale na razie nadal tym dyrektorem jest niewykluczone, że Najwyższa Izba Kontroli się temu przyjrzy. Zdaje się wczoraj prezes Banaj zapowiedział kontrolę w sprawie sytuacji z paliwami w Polsce. No ale wracając do naszego tematu. Pan był dziennikarzem, teraz kandyduje pan do Sejmu, był pan dziennikarzem, poznał pan TVP. Czy spotkał się pan wcześniej z czymś podobnym, z takimi poleceniami wobec pracowników? Absolutnie nie. Nigdy z takimi poleceniami się nie spotkałem, co nie znaczy, że przesądzam, że takich poleceń kiedyś nie było. Być może były. Natomiast mnie nikt czegoś takiego nie zlecał. Jeśli by mi zlecił, no to prawdopodobnie byłby to ostatni dzień mojej pracy w tej redakcji. Bo wiecie państwo, twarz trzeba mieć. No i warto nawet za cenę rezygnacji z pewnej pasji, bo każdy, kto był, czy jest jeden zawód, to pasja. No po prostu warto mieć tę twarz i warto mieć możliwość spojrzenia sobie rano w lustro przy myciu zębów. Ja niestety bardzo, bardzo źle oceniam to, co wydarzyło się przez 8 lat, bo tak naprawdę telewizja stała się tubą propagandową rządzących nie w 15 roku, a w 16. To też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, ponieważ jeszcze przez rok po wyborach był no, prawomocnie urzędujący prezes, pan Janusz Daszczyński, który został przez Radę Mediów Narodowych bezpodstawnie chyba usunięty w trakcie trwania kadencji. Nie wiem, jakie tam były argumenty. Wydaje mi się, że pan prezes Daszczyński mógłby więcej na ten temat powiedzieć, ale pamiętam, że wokół tego bardzo duże zamieszanie. Natomiast no, dzisiaj stoimy przed sytuacją taką, że ta propaganda, która właśnie o której mówimy i też to ręczne sterowanie wpływa na to, że Polacy zaczynają się między sobą kłócić. Mało tego, zaczynają jedni na drugich podnosić rękę. Tylko dlatego, że ta druga osoba ma prawo mieć inne poglądy polityczne.
takiego czegoś w Polsce dawno nie było. Ja być może jestem 43-latkiem, więc nie pamiętam czasów lat 80., jak trochę przez mgłę pamiętam, jak ustrój się zmieniał, ale nie przypominam sobie, żeby w czasie mojego życia miały miejsce, czy też byłem świadkiem takich sytuacji, jakie mają miejsce dziś. No bo jeżeli ktoś kogoś szarpie, za chwilę może wyciągnie, nie wiem, nóż albo pałkę i zacznie tłuc drugiego człowieka, bo się z nim nie zgadza, bo ktoś mu naopowiadał bzdur, wtłoczył mu do głowy jakąś papkę informacyjną, to jest bardzo złe. I osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny ponieść konsekwencje, drodzy Państwo, bo to jest tak jak powiedziałem, to nie jest wina tych ludzi, bo ludzie mają, różne się losy ludzkie układają. Nikt sobie nie wybiera też miejsca zamieszkania, czy tu, gdzie się urodził. Ale są takie sytuacje, że jak ktoś się urodził, nie wiem, na wiosce pod Chrubieszowem, to nie ma możliwości na przykład dostępu do innych źródeł informacji, jak tylko rządowe media. A jak popatrzymy, co się dzieje chociażby na Węgrzech, tak? No to my idziemy w bardzo niebezpiecznym kierunku, jeśli chodzi o media. Dlatego trzymam kciuki za wszystkie media, które są niezależne, które są z polskim kapitałem, tak jak państwo, bo im więcej mediów, im więcej przekazu, który trafi do jak największej liczby osób, po to, żeby te osoby mogły sobie wypośrodkować. Bo ja nikomu nie zabraniam. Chcesz oglądać TV PiS? Oglądaj. Ale przełącz też na inne kanały, weź gazetę, poczytaj, miej opinię, wyrób sobie tę opinię, a nie wierz ślepo tępej propagandzie. Bo gdzie jest dzisiaj ten pan, który tę propagandę tworzył? W Ameryce, na ciepłej posadce, tak? I pewnie siedzi sobie, popija kawę i śmieje się z tego, co tutaj się dzieje. A Polacy między sobą zaczynają walczyć. I dzisiaj przed nami, przed politykami, szczególnie młodego pokolenia, jest olbrzymie zadanie i olbrzymia odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która będzie polegała na tym, żeby scalić ten naród. Wspaniały naród, który niestety przez grupkę, no przepraszam za wyrażenie, politycznych oszołomów, został skłócony. A tak być nie powinno. Tak z ciekawości czystej, ile razy był pan gościem telewizji publicznej, odkąd rządzi obecna ekipa? Chyba można policzyć na palcach jednej ręki. Raz. A, no to już w ogóle jest bułka z masłem. To było w 2016 roku, był to program, który prowadził były rzecznik PiS-u, pan Rachoń, ten sam, który ma w poniedziałek prowadzić debatę. No, powiedziałem mu, że był tym rzecznikiem, nie zaprzeczył. Próbował mnie jeszcze tam obrażać, mówiąc, snując jakieś tam domysły, insynuując, że ja zostałem zawieszony w czasie swojej pracy w telewizji. No, zagroziłem mu pozwem, więc jeszcze musiał mnie na antenie przeprosić. I tak się skończyła moja przygoda z telewizją, ale nie płaczę z tego powodu, bo szczerze powiedziawszy, żadnej przyjemności w wysiadywaniu tam dzisiaj w tym studiu bym nie miał. No ubolewam tylko nad tym, że część osób, które pracowały w mediach przed 2015 czy 2016 rokiem, weszły w ten nurt. Nie będę oceniał z jakich względów i nie mówię tutaj też o osobach, które zajmują się techniką, czyli operatorach, montażystach, bo to są świetni fachowcy, którzy tam pracują przez dziesiątki lat i oni de facto nie tworzą tego przekazu, oni odpowiadają za co innego. Natomiast no, główną odpowiedzialność za ten dzisiejszy stan mediów publicznych, głównie telewizji, no to niestety, ale ponoszą i ci czołowi propagandyści, którzy świecą twarzami i firmują swoją twarzą i swoim nazwiskiem te bzdury niejednokrotnie, które są podawane na antenie. Wie pan, ja powiem taką sytuację jeszcze, bo myślę, że nasi widzowie też mogą się zdziwić. Ja spotkałem jakiś czas temu na Lubelszczyźnie jednego pana, który mi powiedział, że Tusk jest Niemcem. Ja mówię, wie pan co, a gdzie pan to słyszał? No, w telewizji mówili, że to jest Niemiec. Ja mówię, a nie Chińczyk? On mówi, o jak to Chińczyk? Ja mówię, no pan się dobrze przyjrzy temu Tuskowi, może ma takie skośne oczy. I on zaczął się zastanawiać, mówi, mówisz pan? Może i Chińczyk. Więc to też jakby pokazuje, w jakim punkcie dzisiaj jesteśmy. Jeżeli ja jestem w stanie wmówić temu panu, żeby się zastanowił, czy Tusk nie jest Chińczykiem, to błagam, naprawdę, kochani, oglądajcie nie tylko jedną stację, próbujcie sobie wyważyć ten przekaz medialny, bo zwariujemy wszyscy, jeżeli to w tym kierunku dalej pójdzie. Znaczy ja mam nadzieję, że już nie pójdzie, że za chwilę będzie prawdziwa dobra zmiana, będzie wygrana wyborcza i to też pociągnie za sobą pewne skutki, także jeśli chodzi o media publiczne.
które są bardzo ważne i powinny istnieć. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem likwidowania telewizji. Natomiast telewizja powinna mieć swoje standardy, wysokie standardy, z których czerpią inni, a nie zaniżać te standardy, tak jak jest to dzisiaj, bo w mojej ocenie to jest zaniżanie standardów, niestety. I nie mówię o kwestiach technicznych, bo na technicznym poziomie jest wysoka, bo to jest kwestia nadawania w jakości HD, całe przekonwertowanie, budowa studiów, prawda, ścian bezszwowych w studiu, to jest coś, co jest absolutnie dobrym kierunkiem. Natomiast te wszystkie urządzenia techniczne mają służyć temu, żeby przekazywać rzetelne informacje, a nie rządową czy też partyjną propagandę, jak to się dzieje w mojej ocenie dzisiaj. Do TVP jeszcze wrócimy, bo chcę pana zapytać o tę debatę, do której dojdzie w poniedziałek i w której ma wziąć udział Donald Tusk i może premier Mateusz Morawiecki. Przed kilkanaście minut temu Kamila Biedrzycka podała te nieoficjalne informacje, które się pojawiają, ale wcześniej, bo przed marszem to nie można na pewno wiedzieć, czy będzie klapa frekwencyjna, czy nie będzie. Co innego po marszu, to porozmawiajmy o faktach. Czy to nie była klapa frekwencyjna, no bo politycy PiS pokazują te zdjęcia na przykład z Marszów Niepodległości i tam chyba faktycznie jest gęściej niż na Marszu Tuska. Wie pan, tak szczerze, tak po ludzku, jakie to ma znaczenie dla przeciętnego Kowalskiego? Najważniejszy marsz będzie 15 października i na tym marszu wszyscy powinni się pójść i odliczyć. Natomiast ja tak, jak od początku mówiliśmy i nie oszukiwaliśmy tego, że Marsz Pierwszego to jest wydarzenie partyjne, wydarzenie Platformy Obywatelskiej. Nikt tego nie negował. Ja uważam, że jak na wydarzenie partyjne jednej formacji politycznej w Polsce, to było wydarzenie udane, bo udało się zgromadzić Platformie sporo osób, bardzo dużo osób. Ja nie wiem dokładnie, ile tych osób było, ale ten obrazek, który był publikowany w różnego rodzaju mediach, nie są zależne od rządu, no pokazywał, że tych, że nie było tam garstki, tak jak twierdzili niektórzy. Wie pan, to jest bardzo trudne dzisiaj oszacować, ile tam naprawdę było osób. Ja nie mam takich narzędzi, być może policja mogłaby to zrobić, ale też wiem, że są jakieś wątpliwości. Tylko pytanie, czy tak naprawdę to ma znaczenie, czy było milion, czy było 900 tysięcy, czy 800. Było tych ludzi bardzo dużo. I mówienie, że to jest klapa, to też jakby pokazuje, że jest to intencyjna próba no, zdyskredytowania tego wydarzenia. Ja rozumiem, że polityka to jest taka dziedzina, gdzie każdy walczy o swoje i polega to też trochę na tym, żeby dyskredytować swoich przeciwników politycznych. Ale no litość boską, no nie róbmy z ludzi idiotów, bo to już się do tego sprowadza. No jeżeli się wmawia ludziom takie rzeczy, jak właśnie pochodzenie, tak, że ktoś jest Niemcem, że ktoś jest złodziejem, ale nie podaje się przykładów, co kto komu ukradł, nie zawiadamia się prokuratury i prokuratura nie robi żadnych działań, no to też później kończy się pewnie sprawą w sądzie, tak, bo jeden drugiego pozywa, szarpią się, kłócą, tylko że to nic do sprawy, jeśli chodzi o media, nie wnosi, bo media publiczne powinny być po to, żeby informować obywateli. Ja mówię o tej części informacyjnej, nie o rozrywce, tak, a nie szczuć jednego na drugiego. Ja tylko i wyłącznie w takim kierunku to odbieram, jak takie szczucie. A wie pan, ale z drugiej strony też, panie redaktorze, to też być może jest to objaw pewnego rodzaju strachu. Bo jeżeli już wszystkie siły i środki zostały rzucone na to, żeby zohydzić ten marsz widzom telewizji rządowej, to być może po prostu tak rządzący się już boją, że stracą tę władzę, a przez 7 czy 8 lat zdążyli się już dobrze umościć na tych stołkach i no myślę, że bardzo będą robili wszystko, żeby się pazurami trzymać tej władzy, bo też wiedzą, że rośnie grupa ludzi w Polsce, do których zresztą ja też należę, która uważa, że za pewne nikczemności powinno się tę władzę rozliczyć. I nie może być takiej sytuacji, jak była kiedyś, że przez absencję po stronie formacji prodemokratycznych pan Ziobro czy Kaczyński nie zostaje postawiony przed Trybunałem Stanu. Z tego powtórki nie może być, bo tu już nie chodzi o jakieś ambicje polityczne jednej czy drugiej formacji. To chodzi o ludzi. Ludzie domagają się tego, żeby wyciągnąć wnioski i wyciągnąć sprawiedliwość. I też od razu, żeby była jasność. Tu nie chodzi, panie redaktorze i drodzy państwo, o zemstę. Tu chodzi właśnie o prawo i sprawiedliwość, pisane może z małych liter, ale prawdziwe. I teraz podam konkretny przykład. Jeśli mamy sytuację, że
Są osoby represjonowane, tak zwani mundurowi, którym zabrano emerytury. Mówi się, że to są ubecy i w ogóle. No okej, okay, ja do ubeków absolutnie nie będę się odnosił. Uważam, że jak ktoś był ubekiem, krzywdził drugiego człowieka, to powinien ponieść karę. Ale z tego co wiem, to w latach 90. między innymi pan profesor Skubiszewski i grupa osób, która stworzyła komisję weryfikacyjną, przeprowadziła już weryfikację i tych funkcjonariuszy służb, którzy byli tymi właśnie ubekami, odsunęli, a ci, którzy przeszli pozytywnie weryfikację, no to dalej mogli pracować. I dzisiaj, proszę bardzo, zobaczcie państwo, co pod publiczkę dla korzyści politycznych PiS w 2016 roku zrobił. Zrobił ustawę tak zwaną represyjną, która zabrała części tych osób emerytury, tak, części świadczeń. I wiecie państwo, dzisiaj to dotyczy mundurowych. Ale kto mi da gwarancję, że za 15-20 lat nie dojdzie do jakaś formacja, która stwierdzi, że na przykład samo zrobi z nauczycielami, bo lider tej formacji był gnębiony w szkole, bo na przykład nauczyciele stawiali mu dwóje. I teraz będzie się chciał zemścić, to powie, no to ja wam teraz dam i zabiorę wam prawa nabyte, czyli wasze emerytury. Jeżeli my dzisiaj dla przykładu nie wyciągniemy konsekwencji i nie ukażemy tych, którzy złamali pewne zasady i odebrali coś, co było wcześniej dane, to otworzymy bardzo niebezpieczną furtkę na przyszłość. Dlatego uważam, że pewne granice zostały naprawdę już tak przekroczone, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po wygranych wyborach pewne osoby nie poniosły konsekwencji. Ja nie mówię o tym, żeby wsadzać ich do więzienia, ale zakaz pełnienia funkcji publicznych to jest największy osób, bo one nic innego w życiu pewnie by nie potrafiły robić, tylko żerować na tych publicznych stanowiskach i przy okazji jeszcze właśnie szkodzić ludziom, bo budować jakieś takie dziwne ustawy, które są de facto krytykowane przez wszystkich. Przez prawników, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, bo przecież Rzecznik Praw Obywatelskich, pan profesor Wiącek, od dłuższego czasu krytycznie wypowiada się o tym wszystkim. A wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Że za te błędy PiS-u my zapłacimy, podatnicy. Bo ci ludzie, którzy sądów wygrywają sprawy, dostają odszkodowania, no skąd? Przecież to nie są pieniądze z subwencji partii PiS. To są pieniądze z naszych podatków. Więc zobaczcie, ile, drodzy państwo, przez taki mechanizm dzieje się złego i jak on jest, no jako śmiornica po prostu, jak on ogniskuje, oddziałuje na wiele grup społecznych, a tak naprawdę na nas wszystkich, no bo na budżet państwa składamy się my wszyscy. W poniedziałek być może najważniejsza debata w trakcie tej kampanii, choć nieskromnie tutaj muszę powiedzieć, że Super Express jednak od paru tygodni takie debaty prowadzi, a w TVP media publiczne jedyna taka debata tylko, no ale za to może na pewno z Donaldem Tuskiem, z tego co deklaruje lider Platformy Obywatelskiej, i być może z premierem Morawieckim, bo takie nieoficjalne doniesienia się pojawiają. Jeżeli tak, jeżeli do tego starcia dojdzie, kto jest faworytem? No, ja muszę poczekać na ogłoszenie tego, kto będzie reprezentował moje środowisko polityczne, trzecią drogę. Natomiast na ten mogę powiedzieć tylko tyle, że to będzie ciekawa debata z punktu widzenia tego, że pan Morawiecki będzie debatował ze swoim byłym szefem. Bo nie zapominajmy o tym, że pan Morawiecki był doradcą pana premiera Tuska i z tego co wiem, to doradzał mu właśnie w trakcie tego, kiedy była dyskutowana kwestia podniesienia wieku emerytalnego. Bo to sam pan premier Tusk o tym już mówił. Więc myślę, że to może być bardzo ciekawa i emocjonująca debata. No, obawiam się trochę o to, jak będzie prowadzona, bo jak już wiemy, że pan Michał Rachoń, który był kiedyś rzecznikiem PiS-u, ma ją prowadzić, no to też pytanie, czy to trochę nie jest konflikt interesów, ale to już widzowie osądzą. Ja myślę, że szykuje nam się bardzo ciekawe, emocjonalne widowisko. Natomiast pytanie też o to, ile będzie w tym wszystkim merytoryki. Nie zapominam. Ja wiem, że kampania wyborcza to są głównie emocje i tutaj ludzie, czy też kandydaci i ci, którzy wspierają kandydatów, skupiają się na tym, żeby te emocje podkręcać, ale też pamiętajmy, że jest grupa osób w Polsce, która potrzebuje tego merytorycznego wsadu i ja będę na pewno tę debatę oglądał pod takim kątem, jeśli w ogóle będę ją oglądał, bo to jeszcze zobaczymy, ale jeśli miałbym ją oglądać i jeżeli miałbym też doradzać coś naszym widzom, którzy zamierzają debatę oglądać, to polecam wyciągnąć także jakiś merytoryczny z tego wątek, no bo to o to chodzi, tak? Jeżeli mamy wybrać kogoś na kolejne 4 lata, no to kątem tego, co proponuje, jakie ma rozwiązania, jakie ma pomysły, a nie pod kątem tego, czy kogoś lubi, czy nie lubi. Proste.
w poniedziałek to starcie w TVP. Najpierw była informacja, że o godzinie 21, później informacja, że o 18, więc chyba nie może się ktoś zdecydować w TVP. Mówią, że tak, jest taki pożar, tak? Nie powiem w jakim miejscu, jest takie powiedzenie, że jest tam pożar. Może tam już też jest pożar, no niedosłownie oczywiście, tylko w przenośni. Zobaczymy. Ale dlaczego ja o to pytam? Bo czy Donald Tusk nie powinien się liczyć z jakimiś brudnymi zagrywkami ze strony TVP? To znaczy z taką próbą tego, żeby może Donald Tusk w końcu na tę debatę nie przyszedł, bo zmienimy godzinę, może coś jeszcze innego wymyślimy. Panie redaktorze, to widzi pan, to nawet to, że pan sam coś takiego sugeruje w pytaniu, to świadczy o tym, że w opinii publicznej, powszechnej, Telewizja Polska jako instytucja nie ma dobrego, ludzie nie mają o niej dobrego zdania. I mogą spodziewać się, że będą jakieś w cudzysłowie wyborcze jaja, tak? No, ze względu na to, że coś będą chcieli zachachmęcić. Ja tego nie wiem. Wie pan, trudno mi jest powiedzieć, ale też pamiętajmy o tym, że są pewne przepisy. No, oczywiście wiadomo, że PiS to niektóre przepisy lekceważy. Ale są pewne przepisy, które mówią też o tym, że wszyscy powinni mieć w czasie wyborów dostęp równy do tych mediów. No mówi o tym ustawa chociażby. Wydaje mi się, że to może już być za grubo. Chyba, że na Nowogrodzkiej są już takie sondaże, które pokazują tendencję, że PiS pikuje, więc oni wtedy rzucą wszystkie siły i środki na to, żeby zrobić taką jatkę, tak? Polityczną jatkę z tej debaty. To jest wszystko możliwe, ale ja myślę, że każda partia ma tego świadomość i wyślę tam takiego zawodnika, który sobie z propagandystami poradzi. To na pewno, tak jak powiedziałem, może być ciekawe widowisko, o ile, jak słusznie pan redaktor zauważył, do niego dojdzie, bo może się jeszcze okazać, że z jakich ta debata do skutku nie dojdzie. A PSL jeszcze nie ma kandydata, nie ma, nie wybrało jeszcze kandydata na tę debatę. Może pan? Nawet jeśli ma, panie redaktorze, no to ja na pewno dzisiaj nie zdradzę, kto nim jest, bo to nie będzie moja rola. A pan nie miałby ochoty wziąć udziału w takim widowisku? Panie redaktorze, ja myślę, że to nie jest kwestia ochoty. To jest kwestia raczej tego, że tak jak Miłosz Motyka, Darek Klimczak, taki ja, jest na tej liście w TVPiS i myślę, że nawet jeśli zgłosiłaby mnie moja formacja, to oni znaleźliby jakiś wytrych, żebym do tego programu nie poszedł, ale ja naprawdę nie mam ciśnienia. Wie pan, ja wytrzymałem bez występu w telewizji rządowej 7 lat i jakoś niewiele z tego cierpię. No, też popatrzmy na to, jacy dzisiaj są tam goście. No, jeżeli będzie tam... No trudno mi jest powiedzieć, nie będę nic mówił, bo się zakawa płućkami, zdradzę coś niepotrzebnie, a pan redaktor to mnie sprytnie ciągnie za język, więc nie, cisza. Na pewno się nie wybieram, a za chwilę pewnie się wszyscy państwo dowiedzą, kto będzie reprezentował trzecią drogę. To żeby pan nie zdradził czegoś, czego pan nie powinien zdradzać, to ja zmieniam temat na koniec. Myślałem, że zakończymy czymś pozytywnym, ale nie będzie tak niestety. Skandal w Holandii, dlatego że po meczu Legii Warszawa i kibice polskiego klubu i piłkarze niestety zakłóci w kajdanki. Holenderskie służby porządkowe no musiały interweniować takie... Prezesa też podobno tam poturbowali z tego, co czytałem. No właśnie, no takie mamy informacje i to są chyba bardzo smutne obrazki z Holandii, prawda? Znaczy, ja uważam, że dzisiaj do akcji powinny wkroczyć nasze służby dyplomatyczne i przede wszystkim zapytać naszych partnerów holenderskich, o co chodzi. Premier Morawiecki na Twitterze napisał, że polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy. Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie. To premier Morawiecki na Twitterze. No, bardzo dobrze, że tak napisał, tylko chyba pan Morawiecki też ma świadomość tego, jak dzisiaj wygląda polska dyplomacja i wydaje mi się, że to może być problematyczne. Wiecie państwo, jeżeli ktoś przez 8 lat kłóci się ze wszystkimi,
tej Unii Europejskiej, to ciężko mu jest później nawet takie informacje uzyskać. Więc to może być problem. Ale tutaj, mimo że nie jestem zwolennikiem PiS-u i pana Morawieckiego, uważam go za koniunkturalistę, bo najpierw był z Tuskiem, teraz jest przeciwko Tuskowi, to uważam się, że słusznie, że taką decyzję wydał. Natomiast pytanie, jaki będzie skutek tej decyzji, co ten MSZ zrobi. No, mam nadzieję, że pan minister Rau nie będzie się tylko i wyłącznie skupiał na swojej kampanii wyborczej, ale też i na funkcjonowaniu pracy urzędu, którym kieruje i być może dowiemy się za chwilę więcej. Natomiast wie pan, sytuacja, zawsze taka sytuacja, bez względu na to, czy to się dzieje w Holandii, czy to się dzieje gdziekolwiek indziej, jest przykrą sytuacją, szczególnie jeśli jeszcze są jakieś takie niuanse, gdzieś tam wchodzi w grę, czy prezes klubu, czy zawodnicy, to powstają pytania. Ja dzisiaj myślę, że najważniejsze jest to, żeby dać się opinii publicznej jak najwięcej informacji, żeby te pytania się nie gromadziły, bo jeżeli coś jest w zawieszeniu, jeżeli nie ma odpowiedzi na pewne pytania, to ludzie zaczynają snuć domysły. A tu muszą być konkrety. Dlaczego to się tak zadziało? Kto odpowiada? Jeśli zadziało się źle, to kto ponosi konsekwencje? Jakie są te konsekwencje? Amen. I to myślę, że powinno jak najszybciej być załatwione i to utnie wszelkiego rodzaju spekulacje. Później publicyści będą mogli sobie opowiadać też w programach i dyskutować na temat tego, jakie, że tak powiem, działania należy podjąć, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. No ale to już jest krok drugi. Ten krok pierwszy jest ważny i tutaj ciężar odpowiedzialności spoczywa przede wszystkim na polskiej dyplomacji. Więcej, drodzy widzowie, o tym skandalu z udziałem piłkarzy Legii Warszawa, futbologi Przemka Ofiary, który był w Holandii, dzisiaj na żywo na kanale Super Express Sport, więc śledźcie ten kanał. Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem raportu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję wam, drodzy widzowie, że byliście z nami w tej dwugodzinnej transmisji. Ekipie też dziękuję, jak zwykle stanęła na wysokości zadania, a w niedzielę debata Najważniejsze Wybory, ostatnia debata z cyklu Najważniejsze Wybory, więc bądźcie z nami, bo potem to już tylko wybory 15 października, a ta debata może pomóc w wybraniu tego odpowiedniego kandydata. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo wtedy nie przegapicie żadnego raportu, a najbliższy już na początku przyszłego tygodnia, więc zostańcie z nami, do zobaczenia.